Dzień dobry, cześć wszystkim. Witajcie na sesji piątkowej. 19 dzień maja, zapraszam na poranny przegląd techniczny. No i co, możemy zacząć sobie dzisiaj od wykresu głównej pary walutowej, czyli euro USD, euro w stosunku do amerykańskiego dolara. Sprawdźmy perspektywę tutaj z interwału 30-minutowego. Mieliśmy układ na wysokości 38,2%, to były schematy z dnia wczorajszego i z środy. Myślę, że możemy sobie tutaj to spokojnie zaktualizować. Z uwagi na to, że mamy ostatnią sesję tygodnia, nie będziemy tutaj szukać zbyt szerokich układów. Przede wszystkim skupimy się właśnie na tych bardziej lokalnych. Myślę, że H1 to taki maksimum. Spróbuję nie przekraczać tego interwału czasowego, żeby te układy były jak najbardziej aktualne i jak najbliższe realizacji. Tak? Oczywiście ta kwestia bliskości realizacji na szerokim interwale też może się wydarzyć. Ale raczej tutaj będziemy skupiać się na tych układach bardziej scalpingowych, day tradingowych, żeby było to do rozegrania i do zaksięgowania, jeśli chodzi o zamknięcie pozycji podczas tej jednej sesji. I teraz tak, w stosunku do euro USD mamy swing spadkowy budowany tutaj od środy z 17, tak? To są godziny takie późne popołudniowe, wieczorne czasu polskiego, te spadki z okolicy 1.0850. Osiągamy minima na dzisiejszej sesji azjatyckiej okolice 1.0760 i tym targetem wzrostowym, tym pierwszym targetem wzrostowym jest tutaj współczynnik 38,2%. Widzimy, że po godzinie 8 silny wystrzał popytowy się pojawił tutaj na wykresie euro USD, czyli euro w stosunku do dolara dosyć mocno zyskuje. No i zbliżamy się tutaj do tego pierwszego poziomu oporu. Dokładny kurs strefy 1.0793-94, czyli zabrakło tutaj powiedzmy dwóch, trzech pipsów, powiedzmy do pełnego zaksięgowania poziomu. No i czekamy na poprawę tego obecnego wierzchołka i być może rozegranie coś z M30, M15, czyli zajęcie pozycji krótkiej, jeżeli takie potwierdzenie się tutaj pojawią. Idziemy oczywiście sobie dalej. Tutaj w przypadku GBP USD również nowe dołki i również skorzystamy z bardziej lokalnego mierzenia, tak? Przesuwamy sobie tą analizę na niższy interwał czasowy M30 i w tym przypadku również 38,2%. Oczywiście spora korelacja pomiędzy euro USD jak i GBP USD, także nie może dziwić dosyć podobny układ na wykresie. No jesteśmy nieco dalej od 382 w tym przypadku. Jeszcze spojrzę, swing spadkowy, też środa, godzina 19, mniej więcej ta świeca, która wyznaczyła nam szczyt i tu tak naprawdę to low z dnia wczorajszego jest tym, od którego dokonujemy tego mierzenia, czy kończymy to mierzenie fali spadkowej. Ta sesja azjatycka była minimalnie wyżej, ale to tak naprawdę szczegóły, tak? 38,2, to co sobie wyznaczyliśmy, czyli ta strefa oporu, odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 1,24, 36, 37, tak? Patrząc na maksimum około 10 pipsów w związku z dzisiejszym maksem, no i około 20 w związku w odniesieniu do kursu bieżącego. USD JPY, sprawdźmy szerzej. Tutaj mieliśmy, no miałem nie przechodzić na szerokie ETF-y, ale do odnotowania jest wybicie szerokiej strefy oporu okolice 137,80, także to może napędzić te dalsze wzrosty na wykresie USD/JPY. Ta zapora podażowa została wybita. Ja bym tutaj się skupił dzisiaj na szukaniu pozycji długich przede wszystkim. Tutaj trochę inaczej podejdę do sprawy. Bardzo dobrze wygląda ten pułap w okolicy strzału popytowego. Tutaj mamy biegunowość, mamy bardzo mocny popyt, który się pojawił. Zaraz odczytam dokładnie kiedy. To jest otwarcie sesji amerykańskiej w dniu wczorajszym. No i poziom cenowy 137,92, 94, tak? Te okolice nas tutaj interesują. No coraz bliżej tego poziomu też jesteśmy, tak? Około 20 pipsów. Tutaj nie będę nic na siłę mierzył, bo ta strefa wydaje się najbardziej ciekawa
jeśli chodzi o możliwość zajęcia pozycji długiej, jeżeli jakby zgodzimy się z tym, że po tym wybiciu ten trend wzrostowy powinien jeszcze się napędzić. Także tutaj pozostawiam ten pomysł z tą strefą popytową. Jeżeli ktoś lokalnie chciałby rozegrać też korektę, no to mamy tutaj taką możliwość na tym FS100 korekta pędząca 1 do 1 po kursie 138,34. I jeszcze wykres USD/PLN. Tutaj w tym przypadku zwróćcie uwagę, że no oczywiście szeroki schemat, bo tutaj nie będziemy się odnosić do wąskiego schematu, bo tutaj czekamy na realizację tego scenariusza. No i taka realizacja powoli się pojawia. Zobaczcie, że wczorajsza sesja bardzo mocna, w okolicy 4,22 zamknięta. No i to, na co czekaliśmy, tak? Jest po tej świecy z poprzedniego tygodnia, jest mocna popytowa również w bieżącym tygodniu, wyciągnięcie aż za bardzo, ale no tutaj kwestia zastanowienia, czy zajęcie pozycji długiej z targetem na FS100 i stopem poniżej dołka będzie jeszcze opłacalne, czy ktoś chce rozgrywać szerszy target, czy stopa ustawiać się jakby bardziej ciasno, to już pozostaje do zastanowienia. Na pewno możemy uznać tę strefę za obronioną i jakby realizację scenariusza zgodnie z tym, co oczekiwaliśmy tutaj, więc jakby wydaje się, że tydzień zamkniemy jak najbardziej popytowo.